Wiemy już po poprzednich odcinkach, jak się w ogóle zalogować do urządzenia klawister. Wiemy, jak przekonfigurować dane adresowe na interfejsa. Wiemy, nawet już i to tak całkiem nawet ciekawie, jak zarządzać serwerem DHCP. No dobra, ale w tym momencie pojawia nam się takie dość istotne pytanie, tak? Najlepiej od naszego szefa: no to co? To, to ten internet to już działa, tak? I wtedy nasza odpowiedź: yy, no nie. Tak, jeszcze niestety nie, jeszcze parę rzeczy musimy wykonać, i właśnie w tym odcinku dowiemy się już w końcu, jak udostępnić ten internet. Choć de facto to, co nas najbardziej interesuje, czyli no, wykorzystanie takich bardziej zaawansowanych mechanizmów filtrowania ruchu sieciowego, to jeszcze nas czeka w kolejnych odcinkach osobnych. No dobra, no to w końcu, jak udostępnić ten internet dla komputerów? Dla komputerów sieci lokalnej. No, ja przypomnę, że właśnie jedną z tych możliwości, jaką daje w ogóle to urządzenie klawister, jest to, że on po prostu właśnie może pracować jako router. Tak? No, raczej nie sądzę pewnie, że, że ktoś od tak sobie będzie chciał kupić, tylko po to, żeby pracowało to jako router. Choć kto wie, tak? Raczej nas bardziej interesują te możliwości. Tego zaawansowanego filtrowania transmisji przechodzących właśnie przez to nasze urządzonko. No i w tym zakresie, jeszcze raz, tak może pracować jako router. Zamiast routera nie musimy tego routera zakupywać. No i wtedy właśnie mamy takie połączenie, jak już żeśmy widzieli w jednym z pierwszych odcinków. Aczkolwiek, ja też przypomnę, że to urządzenie może pracować w trybie transparentnym. Jak to skonfigurować, to ja jeszcze gdzieś tam na pewno do tego. Aspektu w każdym razie wrócimy i wtedy zakładamy, że on wcale tej funkcji routera nie realizuje. Tylko po prostu zwyczajnie realizuje filtrowanie tych transmisji, które przechodzą przez ten router. Dobra, to wracamy do MERITUM. To jak w ogóle wyglądają możliwości włączenia, udostępniania sieci internet dla sieci lokalnej, no? przy oczywiście założeniu współpracy z ISP, no bo skądś ten internet mamy. I też z oczywistością to, o czym będziemy mówić w tym odcinku dotyczy protokołu IPv4, bo z punktu widzenia IPv6, hmm, z punktu widzenia IPv6 to w sumie będzie wyglądało to dość podobnie jak w tym pierwszym scenariuszu, który sobie tu przedstawimy i ten, który de facto będziemy w tym odcinku też faktycznie spróbowali sobie zrealizować. No to dobra, to spróbujemy sobie teraz dojść właśnie. To jakie są scenariusze udostępniania sieci internet dla tej naszej sieci lokalnej, Czy z punktu widzenia, zakupiłem łącze od mojego dostawcy tak ISP. No i teraz w jaki sposób on może mi ten internet udostępnić? Bo nam się tak od tak wydaje, że po prostu dostajemy kabel i. No tak, no ale technicznie coś jeszcze musimy wykonać przy założeniu, że będziemy właśnie mieli u siebie to urządzonko, jakim jest router i na tym routerze coś w jakiś odpowiedni sposób musimy skonfigurować. A to nie jest tak, że to jest tylko jedna sumarycznie możliwość jaka w ogóle jaka w ogóle istnieje. No dobra, no to w każdym razie zaczniemy od tej pierwszej, od tej pierwszej takiej, która na zasadzie taka powinna być, tak to powinno wyglądać zarówno dla protokołu IPv4, a dla IPv6, de facto to będzie Jedyna suma, sumarycznie sensowna możliwość. Czyli zakładamy, że mamy router tego naszego ISP i teraz ten nasz ISP oczywiście no dostarcza nam łącze internetowe. Przy czym no, my te łącze internetowe w, w tym wypadku w jakiś tam sposób na końcu musimy ten kabel, niech będzie przysłowiowy, wetknąć do routera, teraz naszego, tak, który mamy u nas. Po naszej stronie, niech będzie, firmie, organizacji, gdziekolwiek by to nie było. No i teraz z punktu widzenia tego routera, tak jak gdzieś było widać na poprzednich slajdach, musimy mieć drugi interfejs, czyli na jednym interfejsie mamy podłączenie kabelkiem do ESP, na drugim interfejsie, no zazwyczaj potem mamy kabel, tak, z którego wychodzi mm, mamy interfejs, z którego wychodzi kabel idący teraz do urządzenia, jakim jest a, przełącznik, a, tak tu w skrócie, czyli po angielsku a, switch. No i dalej sobie do tych naszych komputerów w e, sieci. Tak? Komputer 1 i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, skupimy się to na górze. Bo teraz, jeżeli ten komputer ma mieć mm, dostęp do sieci internet, to przede wszystkim najpierw, oprócz tego, że jest podłączony fizycznie kabelkiem, to musi mieć, mieć również jakieś dane adresowe. No i to też powstaje pytanie, skąd te dane adresowe wziąć. Praktyce, tak jak powiedziałem, no my zajmujemy się w tej chwili tym scenariuszem na zasadzie, jak to powinno wyglądać, jak jest najlepsza wersja. To w każdym razie, to dostawca internetowy no, zapewnia nam odpowiednią pulę tak zwanych adresów zewnętrznych, jeżeli chodzi o IPv4, czy unikalnych, globalnych, jeżeli chodzi o IPv6. Czyli na przykład, załóżmy, że dostarcza nam pulę, tak sobie w tej chwili wymyślam, strzelając. 101, tak, 101, 1. 1. 0 24. 1, taką pulę, taką pulę nam dał. 0, to znaczy, że teraz z tej puli my bierzemy 1.1.0 Pierwszy wolny najczęściej może równie dobrze być ostatni w puli, czyli wtedy byśmy mieli 1.254. Równie dobrze to może być gdzieś po środku 1.100. A tylko kto rozsądny by tak akurat robił, bo potem musielibyśmy ten adres podawać wszystkim komputerom jako adres tak zwanej bramy. No dobra, czyli zakładając, że mamy taką pulę adresu zewnętrzną, którą dał nam ISP. Całe 256 adresów minus dwa adresy na. Adres sieci, adres rozgłoszeniowy to zostaje nam użyteczne 254, choć jeden z nich już żeśmy przeznaczyli na router, czyli w sumie dla komputerów pozostałych 253. No, i teraz ok. On nam to dostarcza, no ale jak on to robi? On tak naprawdę w tym wypadku, jak mailem, bo to często gęsto mailem na karcie jakoś dostajemy te informacje i mówi, i mówi nam tak. No wie pan, Przydzieliliśmy państwu taką pulę łamane 24 i w każdym razie ta pula jest rutowana. Teraz uwaga, oni to tak mówią: jest rutowana na adres. No i teraz załóżmy, że to będzie adres, nie wiem, 80. 3. tutaj taką specjalną pulę przewidują. 83. no niech będzie dla uproszczenia 110, uwaga łamane na 30. Jak jest łamane na 60, to znaczy, że mamy całe cztery adresy w puli. Tak, przy czym dwa użyteczne. No i teraz dwa użyteczne, bo bo 1.1 1 idzie na adres routera ISP, a 1.2 idzie teraz właśnie na nasz adres w tym wypadku naszego routera. Czyli w, w z takiego punktu widzenia to my teraz mając te dwa interfejsy tak na routerze to od strony sieci internetowej przypisujemy ten 83.1.1.2 a tak 1.1 ma router ISP no i z punktu widzenia teraz sieci lokalnej jak on podział że na adres 1.2, czyli oni piszą tak, na adres 83.1.1.2, łamane na 30, jest dla Państwa routowana, ta klasa adresowa, pula adresowa 101.1.10 łamane 24. No czyli my wtedy na routerze jeszcze raz przypisujemy 1.2 z tego, od strony internetu na tym interfejsie go normalnie konfigurujemy, no i od strony sieci lokalnej wybieramy sobie jeden. Y jeden jakiś wolny z tej puli najczęściej wszyscy robią tak, że biorą ten pierwszy pierwszy lepszy wolny no i tyle tak w tej chwili wystarczy nam skonfigurować serwer DHCP tak żeśmy się uczyli to w poprzednim odcinku który będzie przydzielał dane właśnie z tejże puli adresowej. Jako adres bramy wskazujemy ten 1.1 no i de facto sumerycznie co my musimy więcej zrobić. Odpowiedź brzmi szczerze w sumie nic na takim typowym urządzeniu to jest tyle. Tak? To jest tyle, nic więcej nie powinniśmy robić, i to jest wszystko. I mamy jeszcze tak fajnie tak zwaną pulę adresów zewnętrznych. Tak to powinno wyglądać. W kontekście IPv6 no, różniłoby się to tylko tym, że mielibyśmy hmm, dłuższe albo krótsze adresy IP, no i zamiast kropek byłyby dwukropki, ale co do zasady, co do logiki, tam mniej więcej chodzi, e, chodzi o to samo. No i ja już nadmienię, tym scenariuszem de facto zajmiemy się tak trochę szczegółowiej e, w tym, że e, właśnie e, odcinku. Dobra, no i teraz tak, dlaczego ten scenariusz jest lepszy? A to może wyjdzie nam w momencie, kiedy my sobie dojdziemy do tego, jak wygląda scenariusz, w tym wypadku scenariusz drugi, tak, z naszego punktu widzenia. Czyli jeszcze raz, mamy ten router ISP w ramach tego scenariusza numer dwa, mamy ten nasz router, nasz własny. Oczywiście, tak samo dwa interfejsy: interfejs po stronie routera ISP, no i w każdym razie e, udostępnia nam teraz to połączenie ze swoim routerem. My wtykamy w nasz routerek, no i teraz co dalej, tak? Znowu mamy tak samo przełącznik, tu się akurat w tym kontekście najczęściej zaraz e, niby logicznie nic nie różni, tak, też kabelek i też tak samo kabelek do komputera, który mamy. Nasze sieci lokalne. Dobra, to teraz gdzie są różnice? A no, różnice polegają na tym, i takim przykładem teraz takiego łącza jest na przykład DSL tak, z, z oręża, gdzie na przykład dostaniemy pulę 83, 1, 1, 0, łamane na 29 i tylko tyle. Czyli jeżeli dostańmy teraz maila, to już nie dostańmy tak wcześniej, że tak na adres ten 1.2 jest rutowana dla Państwa pula adresów zewnętrznych łamane na 24. Tylko teraz oni mówią tak, jest tyle. D tak dla Państwa została przydzielona pula 83.1.1.0łamane na 29, gdzie w ramach tejże puli adres naszego routera ISP to będzie niech będzie 1.1 i tyle. I tyle się dowiadujemy. No i teraz co my z tym mamy fantem zrobić? A no dowiadujemy się tak, że jeżeli tu jest łamane 29, tak, to co to znaczy? To znaczy, że mamy mniej więcej w tym wypadku 2 do 3 adresów, Czyli to nam wychodzi 8 minus 2 adresy, Albo adres sieci i adres rozgłoszeniowy, no to de facto okazuje się, że mamy w takiej puli 6 zewnętrznych tu nawet adresów IP. Przy czym jeden z tych adresów już został nam zaznaczony, że został już przydzielony na routerze tego dostawcy internetowego. Czyli tak naprawdę okazuje się, że zostaje nam tak 5. No i teraz z tych 5, hmm, jeden, jeden nie możemy, tak, ale już kolejny wolny, czyli na przykład 1.2. No, możemy sobie przydzielić na tym interfejsie od strony sieci internetowej. Tylko teraz do, powstaje dobre pytanie. No dobra, ale router przecież musi mieć te dwa interfejsy i musi mieć adres na jednym, i musi mieć adres na tym drugim. No to co to? Teraz hmm, zostało nam sumarycznie wtedy jeszcze cztery, bo mieliśmy pięć. Jeden przydzieliliśmy tu na routerze od strony sieci internetowej, tak, drugi teraz, no to co to? Jeden, trzy tutaj i co, i zostaną mi jeszcze w ogóle trzy. Znaczy, po pierwsze, jeżeli my byśmy w tej chwili ten 1.3 przydzielili od strony sieci lokalnej, to router, według mnie, powinien wtedy informatykowi siedzącemu przed nim powiedzieć tak, ty debilu, tak? I kto Cię uczył? Tak, no jak ty coś Ty zgupiał całkowicie? No przecież to jest w ogóle nielogiczne z punktu widzenia tak kwestii dotyczących procesu routingu. No jeżeli ktoś rozumie, jak działa routing, no to de facto mielibyśmy jakiś kompletny, tutaj by się okazało nagle, nagle bełkot. Więc tak być nie może. No to powstaje wtedy pytanie, no to czekaj, to, to ja nie rozumiem, to co ja mam w tej chwili zrobić. A no w takiej sytuacji, niestety, no nie zostanie nam wiele tylko, tylko bierzemy sobie na potrzeby tej naszej sieci lokalną, wymyślam jakąś pulę tak zwanych adresów wewnętrznych. No to tak przypomnę, w skrócie, ogólnie są to takie trzy pule, które najłatwiej zapamiętać, że zaczynają się na niestety nam się włączyła teraz. Próć. Przepraszam. A, jeszcze raz. I, czyli zaczyna nam się na 192. Chyba mamy małe problemy techniczne. Niestety. W każdym razie zaczyna się na 192. Następnie 168. Coś tam, coś tam. Do tego mamy 10. Coś tam, coś tam, coś tam. I mamy 172. 16 kropka 16 do 31 w tym drugim oktecie, a potem mamy, niech będzie to tak zwane coś tam, coś tam, coś tam, tak, no więc w każdym razie, no, jedną z tych pól możemy sobie de facto wykorzystać, tak żeby obsłużyć te urządzenia, które są wewnątrz sieci lokalnej, dobra, zaczęło nam wygląda na to, że z powrotem działać, ale chyba tylko Niestety na myszce. Dobra, w każdym razie, mając takie trzy pule, to wybieramy sobie załóżmy teraz a na przykład 172. Tak, mamy 172, 30, no załóżmy 0, bo ja taką pulę będę wykorzystywał za chwilę. Łamane na 24. Chociaż nie, przepraszam, my mamy 192. Wróć, tak, teraz się gumka przyda. Za chwilę będzie w przykładzie 192. 168, 1.0. Taką żeśmy sobie wymyślili. A pod górkę, niestety, się okazuje, z tym pisaniem trzeba się przyzwyczaić. Dobra, 192, 168. Tak, myszką się niestety trochę ciężej pisze. Jak widać, łamane na 24. Z czego? No znowu, pierwszy na przykład, wolny pierwszy, z tego przydzielamy temu interfejsowi od strony sieci sieci lokalnej no i pozostałe tak samo jak w poprzednim przypadku pozostałe możemy już przyporządkowywać kolejnym urządzeniom które są w naszej sieci no i ten 192.168.1.1 będzie stanowił adres bramy dla tychże wszystkich dobra spróbujemy sobie tu jeszcze szybko rozpisać jak te adresy wyglądały jeżeli chodzi o tak zwane adresy wewnętrzne dla przypomnienia no niestety brzydko piszę ale to było coś tam Coś tam, to była pierwsza pula 10. Tak, mamy coś tam, coś tam, tak zwane coś tam. Tak, no i mamy 172, i w drugim oktecie, co istotne, od 16 do 31, a potem coś tam, coś tam. To tak, w skrócie, najłatwiej. W tym wypadku zapamiętać takie pół adresu wewnętrznych. Nie musimy się pytać ani dostawcy zgodę, więc nie ma sensu zadawać takiego pytania dostawcy. To jaką pulę ja mam wykorzystać? A jaką pan chce? Inna sprawa, że w ogóle za chwilę wrócimy do tego, że jak się dostawcy coś takiego zapyta, to niewielkie oczy zrobią, przy tym łączą, zaraz odziemy dlaczego. No dobra, w każdym razie, tylko teraz tak, jest jeden problem. Jeżeli chodzi o te wewnętrzne adresy IP, tak, my nie musimy nigdzie o nie występować i tak dalej, od nikogo dostawać, tylko problem polega na tym, że no to są wewnętrzne adresy IP. Hmm, czyli tak bezpośrednio, to dostępu do sieci internet z nich nie będzie, bo one zostały wymyślone na początku do wykorzystania takiego właśnie wewnętrznego przy założeniu, że z takichże adresów faktycznie dostępu do sieci internet nie będzie. Ale, ale potem wymyślony został szatański pomysł, który miał na celu również zaoszczędzić dużą ilość adresów zewnętrznych IPv4, i ten szatański pomysł nazywa się usługa. Czyli wtedy na routerze w takim scenariuszu możemy uruchomić właśnie tutaj plus plus nad, dzięki któremu w każdym razie ten dostęp do internetu będzie. Jak w skrócie ta usługa działa. jeszcze będziemy do tego wracać. Ano na zasadzie takiej, że router wie jedno, z takiego adresu, jakby spróbował wysłać pakiet, bo może tak? w tym wypadku, i ten pakiet pójdzie do routera ISP, to już na poziomie routera ISP, jak admin tam zobaczy, to mógłby później do nas zadzwonić, tak? Telefon i do nas, ty głąbie, co ty tam wypuszczasz z tego routera, i znowu kto ciebie uczył, i tak dalej, nie? No więc nie ma sensu tego wypuszczać. To zresztą to my powinniśmy zadbać. O to w ogóle, aby takie pakiety które mają jako adres IP źródłowy właśnie adres typu wewnętrzny, żeby nie wychodziły z naszego routera do sieci internetu, bo to jest bez sensu, to jest śmieć, tak, z punktu widzenia internetu. Dlaczego? No z tego powodu. Taki adres, ponieważ ja sobie wybieram, to i sąsiad e, budynek obok też mógł sobie dokładnie taką pulę adresową wybrać i takich hmm, sieci, które wykorzystują taką pulę adresową, prawdopodobnie teraz może być nie wiem, milion. No to teraz nawet jeżeli by to do serwera stron internetowych takie żądanie na przykład od Stronkę z takiego urządzenia o takim adresie wewnętrznym by dotarło, no to w każdym razie wtedy powstałoby od tego serwera stron internetowych takie fajne pytanie. Stary, słuchaj, no dobra, ale to do, do którego z tych miliona to ja mam to desłać? No więc adresy zewnętrzne mają tą charakterystykę, że są unikalne w skali świata. Jeżeli ja taki mam, to mam go tylko ja i nikt inny Tak natomiast adres wewnętrzny może mieć każdy. Tak z tej puli i sobie przypisać i nawet teoretycznie na bazie usługi NAT może występować może korzystać z sieci internet. Ale teraz wracając, no to jak ta usługa NAT w skrócie w tym wypadku działa? Ona działa na zasadzie takiej, że w końcu mimo wszystko router jest jednym z tych urządzeń, które ten zewnętrzny adres mieć musi. Czyli taki na bazie którego ten dostęp do sieci internet ma. No to wtedy, jeżeli on wie, że nie ma sensu wypuszczać, to może inny numer zrobić. Mówi, ty, ty słuchaj, tak jak ja przed chwilą tu się z gumką męczyłem, tak tu gumka się akurat przyda, bo weźmie teraz tą gumkę, zmaszę ten, ten adres IP źródłowy i co zrobi? I wpisze swój swój tak? i wyślę to w swoim imieniu, aczkolwiek do kajeciku tam obok zaraz. Także jakby co, żeby pamiętać, że jak to wróci z tego serwera stron internetowych, że to trzeba było przesłać na adres IP komputera Wojtka i wtedy znowu też weźmie gumkę i ten adres swój zamieni na ten adres komputera Wojtka. Wrócimy do tego jeszcze w osobnym odcinku dotyczącym usługi NAT tak trochę szerzej. Natomiast tak w skrócie, żeby zrozumieć już w tej chwili tak jak to działa. No i teraz to tak. Który scenariusz jest lepszy? Pierwszy czy drugi? Jak powiedziałem, praktycznie pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że dostajemy de facto tam pula adresów zewnętrznych. Natomiast tutaj to jest scenariusz, który jest no troszeczkę iście szatański. Szczególnie, że gdzieś tam może jeszcze wrócimy też o odcinku, że dostajemy tutaj teoretycznie no pięć zewnętrznych adresów IP, z których nie wiadomo jak korzystać. No i jak powiedziałem, jak zadzwonimy do w ogóle dostawcy, że mamy jakiś router i tak dalej, to szczerze, to wtedy ten dostawca tak przez ten telefon wie, ale pani, panie, ale jaki router? No jak? No, no, no u nas. Ale czekaj, jeszcze raz, panie. Jaki router? Panie, czy, czy wy w ogóle wiecie, co wyście kupili? Ale że o co chodzi? Ja się pytam, czy wyście czytali w ogóle, co wyście kupili? No łączę. Tak, ale do czego? No do, do internetu, panie. Dobra, bo pan sobie żart robi, tak? Niech pan przeczyta w nagłówku, co tam pisze. Kupił pan łącze tak, internetowe do małego oddziału do pięciu komputerów. Czy oni w ogóle zakładają, sprzedając tego typu łącze, że tutaj wcale nie ma routera, tylko co jest urządzenie zwane przełącznikiem? I po prostu zwyczajnie mamy taki mały oddziałik, gdzie jest właśnie raptem pięć komputerów i wtedy na tych pięciu komputerach dosłownie na krzyż już wcale by żadnych serwerów DHCP i takich sudeniek, tylko normalnie ręcznie wbijamy te dane adresowe, gdzie 1.1 to jest adres bramy, tak w tym wypadku. Dla nich. No natomiast, a że my tak, takie różne cuda nie widy, kombinujemy i teraz na takim łączu, no bo przecież jest stanie, bo jest stanie. tak? No więc to mi się podoba. A jeszcze, a jeszcze tam piszę, że megabitów jakiś tam trochę ma, to mnie już się to bardzo podoba, no ale w każdym razie to dłuższa i tutaj byłoby opowiastka na ten temat, mimo wszystko jak często gęsto do wielu zastosowań się okazuje, że taki zakup jest po prostu strzałem w stopę, ale najważniejsze my się kusimy, najważniejsze, że jest tanie, my lubimy w ogóle tanie, tak, no więc więc w każdym razie mimo wszystko no da się tutaj mi na tego typu łączu, jak najbardziej jak widać tutaj z tego co powiadam, dostęp do sieci internet zrealizować, ale to nie jest do końca całkowicie to, zresztą przy odcinku dotyczącym usługi NAT może wrócimy trochę szerzej, ale wtedy będzie też taki czas sensowny na to, żeby o tej usłudze nad parę zdań wskazać, tak, żeby wiedzieć, jakie również niebezpieczeństwa na nas czyhają, wykorzystując właśnie tego typu usługę, jak usługę nad, tak, żeby dobrze zrozumieć, no może jeszcze właśnie nawet czasem, zanim się zakupi łącze internetowe. Jak już mamy, no to trudno, tak. No tutaj już nie przeskoczymy często, gęsto i jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się. Co się ma. No dobra, więc w każdym razie tego typu dwa scenariusze w praktyce mamy, jeżeli chodzi o podłączanie dostępu do sieci internet, łączy internetowych i dostępu do sieci internet dla sieci lokalnej. No natomiast tak, no co do tej usługi NAT, to my się zajmiemy tym osobnym odcinku. No bo to trochę też szersza kwestia, natomiast w tym naszym odcinku spróbujemy się zająć tym pierwszym scenariuszem, czyli zakładając, no właśnie, że mamy tak trochę fajniej, czyli dostaliśmy tą taką pulę adresów zewnętrznych, jak należy, a co, bo kupiliśmy trochę droższe łącze internetowe, gdzie nam coś takiego zapewniają. No i teraz pozostaje nam kwestia, to jak w tym pierwszym scenariuszu podejść do sprawy i to skonfigurować. No, ja to spróbuję pokazać na takim środowisku laboratorium składających się z wirtualnych maszyn. Tak, żeby wiedzieć, skąd mi się to wszystko wzięło i jak mi się udało zasymulować tego typu, tego typu scenariusz. No bo ja w każdym razie w tej chwili w warunkach domowych musiałem to jakoś zasymulować. No i w każdym razie tak, u mnie w tej chwili uruchomiona jest wirtualna maszyna z Linuxem, tak jak widać tutaj po lewej, ona ma w każdym razie dwa interfejsy sieciowe. Jeden, na którym ma dostęp do sieci internet, Moją sieć domową, a na drugim interfejsie sieciowym jest w każdym razie. W tym wypadku skonfigurowany dostęp, tak, żeby się widział z tym wirtualnym urządzeniem, które już znamy po jednym z odcinków, tak, czyli wirtualną maszyną z tym, z tym urządzeniem, tak, z tą zaporą sprzętową klawister. No i ta zapora sprzętowa klawister też ma dwa interfejsy. Jeden, na którym się będzie komunikować właśnie z tym Linuxem, który teoretycznie będzie tutaj, jakby tak trochę imitował na ten, nam ten router dostawcy ISP. Ja zresztą zaraz nawet pokażę, jak ten routing, tak, odpalę mimo wszystko. No i w każdym razie na drugim interfejsie będzie się to widziało z wirtualnymi maszynami, tak jak tutaj widzimy. No i żeby to też również zasymulować w ramach tego programowania VirtualBox, którego ja korzystam, to yy, jeżeli chodzi o te interfejsy, które są tu po stronie Linuxa, czyli te, i tak samo tego klawistera, na których te dwa urządzenia mają się ze sobą zobaczyć, no to została ustawiona sieć wewnętrzna o nazwie Internet. Z kolei tak, żeby zasymulować osobny kompletnie segment fizyczny sieci, to po stronie teraz tutaj interfejsów klawistera od strony sieci lokalnej, jak również tych wirtualnych maszyn, no to została wykorzystana sieć wewnętrzna o nazwie InTnet 2. No to jak już żeśmy powiedzieli, mamy sieć w trybie zmoskowania czyli w skrócie tak jak to mniej więcej wygląda, a wygląda to w skrócie mniej więcej tak, że jeżeli popatrzymy, ja tu akurat na, jeżeli chodzi o Linuxa wybrałem sobie Debian'a, no i na tej karcie pierwszej, na tej karcie pierwszej, na której ma dostęp do sieci internet jest właśnie, mamy w, w trybie sieć podłączona do mostkowa karta sieciowa, no i u mnie to jest moja karta przewodowa, Realtek PCIe, no i w każdym razie, jeżeli teraz chodzi o ustawienie od strony sieci, tej, na której ma styk z klawisterem, jeżeli chodzi o Linux, nadal to jest Debian Stretch, no to na karcie drugiej mamy sieć wewnętrzna wybrana i internet. Tak, gdyby się ktoś chciał pobawić na podobnej zasadzie jak ja, przy założeniu, że coś tam troszeczkę z Linuxa wie. No i w każdym razie, od strony teraz sieci tej lokalnej. Ja tutaj mam dla Ubuntu desktop tutaj jednej z wirtualnych maszyn, natomiast we wszystkich jest w tych wirtualnych maszynach i tak samo w klawisterze. Tak na tym interfejsie od strony sieci lokalnej jest wybrana sieć wewnętrzna Internet2. Oczywiście tak w klawisterze na tym interfejsie, na którym ma uzyskiwać dostęp do Internetu, też jest w tym wypadku u mnie wybrane sieć wewnętrzna Internet. Tak, czyli tu mamy internet, tu mamy sieć wewnętrzna internet, natomiast po stronie sieci lokalnej, wszystkie interfejsy, sieć wewnętrzna internet 2. A tutaj, jak było widać, sieć w trybie zmoskowanym. No i w ten sposób sobie wykombinowałem, jak zasymulować. W tym wypadku, no właśnie, taki router dostawcy, bo Linux robi za router dostawcy. Klawister to jest ten router w mojej firmie, tak, który będzie miał udostępniać sieć internet, no a dostawca będzie miał routować nam tą pulę adresów. No, u mnie to nie będzie może zewnętrznych raczej będzie wewnętrznych ale jednak coś co zasymuluje nam pula adresów niech będzie tych zewnętrznych. No i w każdym razie tutaj widzimy też adresacja jaka została zastosowana czyli po stronie sieci lokalnej mimo wszystko ja mam pula adresów wewnętrznych. W sumie może mogłem tutaj stawić pół adresu zewnętrznych tak, żeby lepiej mitowało no i pomiędzy w tym wypadku tym klawisterem a Linuxem jest taka półla kowa 172.30.1 jest właśnie na potrzeby Linuxa, a 30.2 na potrzeby Potrzeby w tym wypadku tego klawistera. Czyli po stronie Linuxa, a dla tych, którzy coś z Linuxa już coś, niecoś wiedzą, to w każdym razie plik konfiguracyjny, jeżeli chodzi o interfejsy sieciowe, u mnie wygląda tak na Debianie. Czyli dla pierwszego interfejsu NPZOS 3 mamy inne DHCP, jeżeli chodzi o s 8, tylko tyle: 172.30.01 ułamane na 30. Czyli potem, jak sprawdzimy, to. Wygląda to mniej więcej, właśnie dokładnie tak. Czyli u mnie, co istotne teraz na np 3 pod HCP, tak, uzyskał adres 192, łamane na 24. No, istotny jest ten adres, mimo wszystko. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie wykombinowałem tak, żeby to jednak, mimo wszystko jakoś działało, że po prostu zwyczajnie uruchomiłem usługę NAT jednak, na tym na tym Linuxie. To jest w tej chwili cały czas Linuxa dla tych, którzy by chcieli sobie coś takiego zasymulować w domku i się pobawić. No a przy okazji to tak może pokażę, jak czasami wystarczy trochę wyobraźni do tego, żeby pewne rzeczy, które są realizowane w praktyce jednak przenieść jakoś na środowisko właśnie takie wirtualne. W każdym razie to jest nic innego jak skrypt zaporu ogniowej. U mnie sobie w pliku etc. firewall firewall w tym Linuxie. No i w każdym razie po pierwsze włączenie, przekazywanie pakietów między interfejsami. Czytaj, włączenie Routingu w Linuxie, bo domyślnie routing w Linuxie nie jest włączony. No i następnie istotne są te dwie reguły, które w tym momencie powodują, że jeżeli coś przyjdzie do tego Linuxa i będzie to pochodziło z puli 192.168.1.0 24, czyli to jest ta za klawisterem, ta nasza w tym wypadku, to jak będzie wychodziło to do sieci internet, to ma w każdym razie tą gumkę brać i zamieniać to na właśnie taki adres IP. No i tak samo dla te, tego adresu IP przeznaczonego dla samego klawistera, no bo klawister w każdym razie też dostał swój adres tak jak tu widzimy 172.30.0.0 Dwa. No, także jak ktoś coś tutaj troszeczkę lepiej kojarzy, jak to wygląda po stronie tego Linuxa i potrafi z Linuxem coś niecoś popracować, to w każdym razie mam nadzieję, że to coś niecoś może wtedy pomóc w takich zabawach własnych w domu, tutaj tak, żeby sobie to przerobić na takiej zasadzie jak ja w tej chwili. No i w każdym razie, jak ktoś nie rozumie to mimo wszystko, to nie ma specjalnie wielkiego znaczenia. No dobra to teraz w każdym razie to teraz już przejdziemy trochę do praktyki. Tak? Czyli po pierwsze no właśnie mamy teraz tutaj tego naszego Linuxa Debian Stretch. Po pierwsze to co musiałby dostawca zrobić to włączyć rutowanie tej puli na nasz tak na ten nasz na tego naszego klawistera. Czyli mamy polecenie IP road add czyli to takie dodanie Trasy statycznej do tablicy routingu tego naszego w tym wypadku Linuxa, a to się tłumaczy mniej tak, stary. Słuchaj, tak, jakby czasem przyszedł do ciebie pakiet, tak czy, czy miałbyś w ogóle obsłużyć pakiet, który by miałby wychodzić do takiej puli 192.168.1.0 na 24, to w każdym razie wypuść to na adres IP. No to jest w tym wypadku tego urządzenia klawiste, tak, tak, żeby wiedział w każdym razie gdzie to ma przekazać. No i tu wystarczy, że damy Enter. Jeżeli chodzi o Firewalla to w każdym razie ja tego firewall'a, żeby nie było, to może jeszcze raz o, dla pewności e, uruchomimy. E, w razie czego szybko można zerknąć, że faktycznie to tak wygląda. Proszę, 1236. No i szybko można zerknąć, że faktycznie e, mamy tutaj adres 1236 wychodzący. I tyle, jeżeli chodzi o y, y, router tego ISP. Tak, ISP się wywiązał z, z, z tego, co miał. W każdym razie, czyli wytypował nam tą pulę. Jeszcze raz tą dwu gdzie w ramach tej puli dwu-IP-kowej, tak przydzielił nam tą, ja to może o notatniku szybko, żebyśmy wiedzieli, o, czyli tą pulę, to jest ta pula, która imituje nam tą pulę adresów zewnętrznych, a oprócz tego nam wrzucił pulę dwu gdzie powiedział, że 30.1 to jest u niego, czyli to jest od ISP, a to jest tak nasz router. Czyli nasz klawister w tym wypadku. No i teraz to musimy skonfigurować po stronie naszego urządzonka. Tak, takie jest w każdym razie w tej chwili założenie, czyli musimy się zalogować do naszego klawistera. No mi się już pewnie zdążyło wylogować, więc logujemy się ponownie. Ja już mimo wszystko zdradzę, że żeby troszeczkę jednak mimo wszystko przyspieszyć, bo i tak nam tu czasu to zabiera. To jak przejdziemy sobie do zakładki Network, tu gdzie mamy interfejsy sieciowe, to już znamy po jednym z odcinków, to na interfejsie IF2, jeżeli dobrze spojrzymy, to jest ten interfejs od strony internetu u mnie, tak, czyli nas, tak, znaczy na styku z tym linuxem. I w każdym razie, tu ja już wpisałem ręcznie 3002. tak, maska pod sieci łamane na 30 no i jako adres IP. Bramy wtedy wpisujemy to 1723001. może wejdziemy tak, żeby widać było, jak to po kolei ma być wypełnione. Czyli tak normalnie, gdybym w tej chwili wszedł do tego interfejsu, to dosłownie mógłbym to po tej chwili e, wpisać. Spalucha od nowa. To jest ten nasz jeszcze raz adres IP, który nam ISP przydzielił na nasz router. Taka maska pod sieci, którą też nam dostarczył. No i w każdym razie to jest jako adres bramy wpisujemy domyślny tak w tym wypadku adres IP routera, tak tego dostawcy ISP. Skąd go mamy jeszcze raz? On nam to wszystko dostarczył w mailu, tak na przykład, albo na karcie, jakkolwiek. Tak musi nam tę informację przekazać. No i dobra, więc my tu nie dysujemy w tym wypadku, my tylko dostosowujemy i tylko tyle. Te trzy rzeczy wystarczy. Oczywiście klienta DHCP nie. Klient DHCP nie. Wcześniej mieliśmy, teraz już nie, ja już go wyłączyłem. No i tyle tak w suma, sumarcie nam zostaje jeżeli chodzi o interfejs drugi no jeżeli chodzi o interfejs pierwszy to ja tutaj niczego nie zmieniałem w kontekście poprzednich odcinków czyli mamy nadal 192.168.1.1 tak no i mamy ten i maskę pod sieci i tak dalej tu się nic nie zmienia no dobra no to co no to teraz pytanie czy, czy ten internet już w tym momencie działa no nie wiem przykład facebook okazuje się że hmm. Coś długo. Niestety nie. Może danych adresowych nie ma. No ma, bo inaczej, byśmy z klawisterem się nie połączyli, to w czym problem? A no trzeba pamiętać, że mimo wszystko ten klawister to zaporowniowa. Tak? Więc ponieważ to jest zaporowniowa, taka bardziej zaawansowana, jakbyśmy powiedzieli, niż taka zwykła tradycyjna, no to sęk polega na tym, że sam routing działa na obecną chwilę w sposób już prawidłowy. Nic więcej tu niby z punktu widzenia kwestii routingu realizować nie trzeba. Natomiast przeszkadza nam właśnie zapora ogniowa, bo ta zapora ogniowa, dopóki my żadnych reguł w tej zaporze ogniowej nie utworzymy, no to ma ustawioną politykę domyślną zabroń, czyli na obecną chwilę nie pozwala na jakiekolwiek transmisję. Co znaczy, że jeżeli chcielibyśmy, żeby ten internet zaczął działać, no to musielibyśmy przejść teraz już powoli do no właśnie, jak w nazwie odcinku było, do podstaw zarządzania tą standardową zaporą ogniową. Gdzie to realizujemy? Ano na zakładce Policies. Tutaj mamy tak, tą naszą obsługę, tej naszej zapory ogniowej. No, będziemy mieli polityki. Polityki, reguły, jakkolwiek byśmy to nazwali. No i mamy przycisk Dodaj, w ramach którego możemy dodać. Możemy dodać regułę. Możemy dodać sobie też na przykład katalog na reguły, bo czasami potem może się okazać, że tych sieci mamy trochę więcej. Tak, no pewnie z odcinka na odcinek pewnie nam się będzie pojawiało więcej, więc czasami dla uproszczenia możemy sobie te reguły wrzucać w odpowiednie katalogi, tak, tak, żeby było jakoś łatwiej zorganizować. Czyli na przykład, hmm, jak tu sobie nazwiemy, z. Oczywiście nie możemy spacji robić o z sieci lokalnej Doneta, tak sobie nazwiemy, gdzieś było już tu w pamięci, to jest zwykły katalog, nic więcej ponadto. I wchodząc teraz do tego katalogu, tu możemy umieszczać reguły. Ja na początek zrobię sobie taką jedną prostą regułę, tak? czyli, hmm, zezwól wszystko sobie ją nazwa, a potem możemy się pobawić. Zezwól wszystko, no i teraz wybieramy akcję. Akcję mamy w praktyce z tym, które dotyczy standardowej zapory, bo pozostałe to do nich wrócimy w osobnych odcinkach. No to z punktu widzenia standardowej zapory mamy tak, zezwalam albo nie zezwalam. Jak powiedzieliśmy, bramkarz, który stoi tak jak przy dyskotece i teraz w każdym razie albo wpuszcza, albo nie. I my musimy stworzyć tą taką kartkę, na których będzie jasno miał wskazane, kogo ma wpuścić, a kogo wpuścić nie ma, tylko przy założeniu. Ponieważ tutaj mimo wszystko mamy regułę, która domyślnie, tak, tą politykę domyślną, czy ta ostatnia reguła na tej całej karce mówi, jak tutaj dotarłeś, ty, bramkarzu, to w każdym razie nie wpuszczaj. Tak? Czyli zakładamy, że teraz wskazujemy reguły, które mówią komu zezwolić. No dobra, ale w każdym razie mamy możliwości. Jeżeli zabraniamy, to drop. Reject. Teraz czym się różni? Hmm. Rejectem ja mamy tu wskazane informacje, tak nie, przeka nie przekazuje, czyli odrzuca taką transmisję, ale zwraca tak z powrotem odpowiedni komunikat, w tym wypadku ICMP do do nadawcy, dzięki temu on może się dowiedzieć o tym, że to właśnie zapora na to, na tą transmisję nie pozwala. No i mamy zezwól, no to to nam będzie, nas będzie interesowało, no bo ja chcę zezwolić w tej chwili, no bo właśnie blokowane jest wszystko, ja chcę na coś zezwolić. No teraz na co chcę zezwolić, mówię. No, no mówię mu tak, stary słuchaj, więc jeżeli będziesz miał jakieś transmisje, które idą z tego interfejsu pierwszego, bo pierwszy to jest sieć lokalna, tak, czyli teraz pierwszego i teraz następnie do teraz jakie podsieci. No z tej podsieci, którą mamy 192.168.1.24, mówię tak, słuchaj, jak będzie iść coś z tej podsieci, tak, yy, znaczy przyjdzie do ciebie coś z tego, na tym interfejsie, z tej podsieci yy, i będzie to szło hmm, gdziekolwiek, tak, w tym wypadku aczkolwiek powiedzmy interfejsem od strony sieci internet. No i teraz gdziekolwiek to mamy 0.0.0.0 łamane na 0. I będzie to transmisja usługi, nieważne jakiej, zaraz do tego wrócimy, o co chodzi z tymi usługami, ja tylko pokażę, że internet zacznie działać. No, to de facto resztę to już nie musimy tutaj wypełniać, bo Application Control to w osobnym odcinku. Schedule to tak szybko. W każdym razie możemy wskazać tak, że reguła będzie działać w określone dni, w określonych godzinach. Myślę, że tutaj jest to tak jasne i czytelne, że nic więcej, nic więcej tutaj nie potrzeba. No i w każdym razie, czy ma być to logowane, tak żebyśmy potem w logach mogli widzieć, tak, czy były jakieś teraz połączenia, które zostały do tej reguły pozytywnie dopasowane. No i co? No dajmy OK. Tak? W tym wypadku zostaje nam teraz jeszcze oczywiście zatwierdzić, zapisać, poczekać malutką chwilę, się resetuje i spróbuj, spróbujemy teraz ponownie się połączyć z jakąś stronką. Spróbuj ponownie. No i mamy Tadam, jak ręką odjął, czyli internet, panie, w końcu działa. No w końcu, tak? Po którymś odcinku udało się, że internet zaczął w sieci lokalnej działać. No, przy założeniu tego scenariusza jeden, bo jeszcze nie wiemy, jak tutaj obsługiwać. Właśnie tą usługę nad, ale to w osobnym odcinku, jak powiedziałem. Natomiast teraz tak, przy okazji, jak już jesteśmy w ramach tej zaporogniowej, to jeszcze takich parę ciekawostek, żeby wiedzieć, jak ta standardowa, podstawowa zapora ogniowa działa. Tak? Czy to jest ta totalnie standardowa, jeszcze na razie bez żadnych bajerów dodatkowych, o których gdzieś tam mówiłem w jednym z pierwszych odcinków, w sumie nawet chyba pierwszym, prowadzającym? W każdym razie teraz tak. Mamy na, w tej chwili na zasadzie zezwól, wszystko. Tak naprawdę to w tym momencie tego typu reguła wskazuje, że to ona staje się taką swoistego rodzaju polityką domyślną. No bo jeżeli ja teraz zrobiłem, że zezwól, wszystko, tak naprawdę, no to mimo tego, że po niej i tak jest jeszcze, jest zabroń wszystko, tego typu reguła, no to w każdym razie ja przypominam, że w ramach takiej zaporowniowej zawsze pierwsze. Pozytywne dopasowanie. Pozytywne to nie jest takie, które nie się podoba z mojego punktu widzenia, tylko takie, które po prostu w ramach tego dopasowania pasuje. Czyli pakiet do tego pasuje. To tak jak gdzieś tam opowiadam w tym pierwszym odcinku, że przy, przychodzi teraz Bramkarz, widzi, patrzy na kartkę i patrzy. tak, Pierwsza reguła. Czy jest łysy rudy? Patrzy, łysy jest. Rudy też jest. No ja wiem, że włosu może nie mieć, ale może mieć wąsy, wąsy rudy Tak więc po tym pozna, że rudy. No więc o, jest łysy rudy, to co? I jest teraz akcja, nie wpuszczamy. No to nie wpuszczam. I nie ma Znaczenia, że potem następnie mamy na przykład, że jak ma okulary, to takiego lubimy. I być może on ma też okulary, ale go jednak nie wpuszczamy, bo jest łysy rudy. A taka reguła mimo wszystko była najpierw. I tutaj to działa mimo wszystko na takiej samej zasadzie. Co by było, gdybym teraz, załóżmy, nie wiem, odpalimy sobie wiersz poleceń i pytanie, czy mnie w tej chwili działa na przykład ping do 1.1.1? Działa. A co by było gdybym ja chciał teraz żeby jednak połączenia z tym adresem nie były możliwe. No to co no to dodam regułę czyli dodajemy jeszcze raz regułę i teraz wskażemy tak hmm. zabroń tak i będzie co zabroń 1. Tak, no będziemy załóżmy że o 4 jedynki że będziemy wiedzieli o co chodzi. To, co, to teraz wybieram, powiedzmy, że drop bez zwracania tego komunikatu ICMP. Po prostu blokuję. I teraz mówię tak. Blokuje kiedy? Hmm. Wtedy, kiedy by to przyszło z interfejsów IF1, czyli od strony sieci lokalnej. Jeżeli będzie to szło od strony sieci lokalnej z tej puli adresowej 192.168.1.0.24 i będzie to szło hmm, gdzie? No, wychodziło tym interfejsem IF2 i nieważne, a nie ważne gdzie. Tak, teraz właśnie, bo 1.1.1 tak dokładnie na ten adres. No to w każdym razie, i będzie to, hmm, nieważne jakiej usługi, do usług zaraz wrócimy. No to zabraniamy. Dajemy OK. Oczywiście musimy zatwierdzić Save and Activate. Tak, czyli zapisz się, aktywuj. Malutką chwileczkę poczekać i zobaczymy teraz, czy ping będzie działać. O, już możemy to stać. Działa, działa, działa. Albo żeśmy to coś źle zrobili. Albo przypadkiem nam wyszło. No teraz tak, do czego ja chciałem zmierzać, że kolejność reguł ma znaczenia, bo jeżeli ona została dodana na koniec, ta reguła, no to mamy w każdym razie. Aha, no właśnie. Nie, no dobrze nam wyszło. Działa. A przecież miało nie działać. Też myśmy mieli zabroń. To właśnie o to chodziło. To chciałem pokazać. Teraz tak. Z jakiego powodu? No właśnie, dokładnie z tego, który gdzieś tam przed chwilą opowiadałem, czyli kolejność reguł ma znaczenie. tak? No to co przed chwilą miałem, ten rudy łysy, ale ma okulary. No i problem polega na tym, że na obecną chwilę, najpierw pierwsza reguła, tu mamy kolejność 1, 2. Pierwsza reguła to jest zezwól wszystko. I co z tego, że on ma okulary? No i nic z tego. Tak? Dlatego też prawy przycisk, uwaga, i co możemy zrobić? Move up albo move to top. I w tym momencie możemy te reguły zamieniać miejscami. Kolejność ma niebagatelne znaczenie. Z reguły jest tak, że ta e, najpierw jest reguła bardziej szczegółowa, a potem dopiero jest reguła bardziej e, ogólna. No i teraz zobaczymy, czy teraz, jak zapiszemy, oczywiście, bo nawet po takiej zmianie trzeba zapisać. Tak, malutką chwilę poczekamy. Zobaczymy, czy nam się coś poprawi. Proszę, puszczamy pinga, no i mamy. Tadam nie działa, tak? W tym wypadku, czyli jest dobrze. Czyli teraz z tym urządzeniem już Wojtek się nie będzie mógł połączyć, tak? Czyli zakładamy, że tam to jest ten serwer, adres IP serwera, niech będzie tak z porniolami. Jakżeśmy gdzieś tam w pierwszym odcinku mówili, jako ciekawy przykład, w każdym razie, no i teraz już do tego serwera z porniolami się dostać nie może, bo adres został zablokowany. To nie tylko w kontekście pingów, ale i wszystkiego zresztą. Hmm, paradoksalnie w tej chwili Internet też nie działa. A dlaczego? A dlatego, że cztery jedynki to też widać w każdym razie, że to nie tylko Pingi. O Pingi chodzi, bo cztery jedynki były tutaj podawane tym systemom w ramach usługi DHCP. Co zresztą możemy szybko sobie przypomnieć. DHCP mamy pod Network Services, DHCP Servers. Tak, wchodzimy do środka, Edit with Object i widzimy nagle na opcjach, że w tym wypadku mamy DNS. Hmm, aczkolwiek tu DNS gogle? Hmm, a tu cztery ósemki. No dobra bo wydaje mi się, że cztery jedynki były przekazywane, nie, a nie, dobra, to jednak zadziałało. Ok, to gdybyśmy przekazywali cztery jedynki, wydawało mi się, że były cztery jedynki wskazane, czyli quad one tak zwany, no to gdyby były te cztery jedynki, to już mi zostało wierzyć na słowo, nie będę testował, żeby nie przedłużać, to w każdym razie cały, cały dostęp do internetu by też praktycznie nie przestał działać, no bo my w większości jednak się dostajemy używając nazwy, a jak nie potrafimy nazwy rozwiązać, no to niestety będzie będzie tu kiepska będzie kiepska sprawa no dobra to wracamy w każdym razie do tych naszych reguł istotne i ważne że jeszcze raz kolejność ma niebagatelne znaczenie no i wracając do tego nawet gdzieś tam pierwszego odcinka to jak się przyjrzymy takiej danej regule no to jak mówiłem no to w praktyce to i tak mamy jeszcze jeszcze bardziej nawet uproszczone niż takiej typowej regule chociaż nie nie dobrze bo mówiłem tak że co my możemy w takim standardowym standardowej zaporze ogniowej, czy takiej jaki jest większość ogólnie, no to co my możemy wtedy tam zrobić? Ano powiedzieć, że jeżeli idzie z takiego adresu IP źródłowego, no to proszę jeszcze raz, żeby to dobrze zrozumieć, adres IP źródłowy to to jest to. Tak? Jeżeli idzie, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze dodali, którym interfejsem? No, to jest tak dodatkowo. Jeżeli idzie następnie do takiego adresu IP docelowego, tak, no to wtedy my nie lubimy. Co najwyżej możemy wskazać jeszcze, tak, do jakiej usługi tutaj. Tak naprawdę, my tu mamy usługi po nazwie. Ale tu nie ma czegoś takiego jak nazwy, tylko mamy tak zwane porty e, ogólnie. E, ta lista usług, które tutaj jest, bo jak się dobrze przyjrzymy, to my już tu mamy FTP, tak? mamy DNS, więc my już ładnie możemy wybrać sobie po nazwach, jakiego typu usługę my chcemy zablokować. Strony internetowe, szyfrowane strony internetowe, tak? w tym wypadku i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że niektóre nazwy. Gdzieś tam już co niektórzy mogą kojarzyć, a o pingi na przykład, które chcemy zablokować, poprzy to poczta elektroniczna i tak dalej. Czyli mamy nazwy protokołu, warstwy aplikacji. Skąd się to tutaj wzięło? Bo jeżeli przejdziemy teraz na listę obiektów, to w ramach obiektów myśmy wcześniej poznawali coś takiego jak książka adresowa, tak tutaj. Ale obok dosłownie mamy jeszcze i usługi. I jak wejdziemy sobie do tych usług? to my już tutaj tą dokładną listę którą przed chwilą tam widzieliśmy tak obiekt takich usług to już mamy przygotowaną co nie znaczy że jak bardzo chcemy to oczywiście możemy tego typu usługę przygotować sami tutaj wielkich cudów nie ma bo jak sobie wejdziemy na przykład nie wiem jak będzie SSH, tak? No to cóż tutaj mamy w ramach tej usługi? Ano, z jakiego protokołu warstwy transportowej korzysta? TCP, UDP, albo obydwa? Następnie, z jakiego adresu, z jakiego portu źródłowego, do jakiego portu docelowego zakładamy, że to będzie w tym wypadku zmierzać? No i to jest najistotniejsze, jeżeli mamy definiować tego typu, właśnie usługę. Ok. W tym wypadku. No więc sami możemy sobie takie kolejne usługi, które są właśnie definiowane, jak widać, per port docelowy przede wszystkim. No to możemy sobie zdefiniować, aczkolwiek cała już ładna, pokaźna lista jest. Tak, jak czegoś brakuje, to zawsze można w tym wypadku dołożyć. No i dzięki temu właśnie możemy stworzyć taką regułę, która, mimo wszystko, jednak brzmi tak, jak to było właśnie w tym pierwszym odcinku. Tak, słuchaj, stary, jak będzie to coś tak szło z tej z tej sieci, bo tutaj mamy dokładnie całą podsieć tak? 192.168.1.0 168.1.0 24 i będzie to iść na ten dokładnie adres pojedynczy adres IP i będzie to iść z tam i widzieliśmy przed chwilą, że w usługach tak naprawdę mamy z jakiego portu źródłowego do jakiego portu docelowego no to wtedy właśnie mamy tutaj albo drop albo allow tak? albo reject jeszcze było no i to jest logika dokładnie tego co mówiliśmy w pierwszym odcinku działania tej takiej zwykłej standardowej zapory ogniowej i druga co ciekawa w sumie też sprawa jeżeli się przyjrzymy tej chwili tej zaporze ogniowej, że my mówimy o ruchu który idzie w tej chwili tak od strony sieci lokalnej czyli sieć LAN tak, do internetu tak, bo my w tej chwili mamy od LAN do internetu, bo my te reguły... Zobaczmy, budujemy na zasadzie źródło, to jest interfejs od strony sieci lokalnej. Destination to jest interfejs od strony sieci rozległej. No i, i pula adresowa to jest taka, bo tu mogą być pojedyncze adresy IP. To nie musi być, bo ja w tej chwili tak całą pulę adresową, ale to może być pojedynczy. I tu wtedy to jest też powód, dlaczego jednak warto mieć stworzone obiekty, bo ja już tutaj gdzie nie gdzie wpisuję tak ręcznie adres IP. Tak jest szybciej, ale organizacyjnie mimo wszystko na dłuższą metę to jednak tak jest gorzej więc lepiej się chwilę pomęczyć, stworzyć obiekt teraz z adresem IP i przypisać go do Jacka Kowalskiego i tutaj po prostu móc wybrać na zasadzie właśnie jak Jacek Kowalski, wtedy zamiast czterech jedynek możemy obiekt nazwać też jakąś logiczną nazwą co to jest, czyli niech będzie z serwer z porniolami na przykład oczywiście to to nie jest, bo to jest quad one, czyli znany adres serwera dns ale ja tak sobie wyobraźnia pracuję, no więc w ten sposób dużo łatwiej nam jest zrozumieć, jak gdzieś po miesiącu zobaczę, co to w ogóle za reguła była i do czego miała służyć. Oczywiście, jeszcze sama nazwa może również być ładnym opisem wskazującym, do czego ta reguła faktycznie miała służyć. No bo jednak kto tam po tym miesiącu, po dwóch będzie to wszystko pamiętał, co wykonywał? To jest tak dużo później czynności różnych, które my wykonujemy, że pamiętanie każdej z osobna, no to niestety no, taki jest umysł ludzki, że e, ciężko jest, żeby mimo wszystko e, coś takiego coś takiego ogarną. No, także jeszcze raz, myśmy w, tych, w tym momencie tą zaporę mieli zrealizowaną tak, że jedyne, co, co realizujemy, to odblokowywanie transmisji, które idą od strony sieci lokalnej do strony, tak, sieci rozległej, tak, w każdym razie. Tylko to odblokowujemy. W drugą stronę nie musimy tak, w tym rozumieniu, bo mamy włączoną tak zwaną pełnostanową zaporowniową. Gdzieś w jednym pewnie z jakichś tam odcinków nam się dokładnie wyjaśni, o co chodzi w tej logice pełnostanowej zapory, zapory ogniowej. No dobra, no to w każdym razie co do co do okay, ja tylko pokażę, że może takim szybkim jeszcze Testem. Na Linuxie. w każdym razie spróbowałem w tej chwili wbić adres ping. Sprawdzimy sobie właśnie, może tak, jaki on dokładnie adres dostał, jeżeli chodzi o tego naszego buntu, który mamy. Bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to dostał 1.10, ale to nie jest takie teoretycznie jednoznaczne. A nie, mamy 1.125. A to dość ciekawy adres. No to dobrze, to jednak nie działało, bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to nam nie powinien chyba. W tej chwili wpuścić, tak. Mimo tego, że ten routing jest włączony i tak dalej, to w każdym razie nie pinga nam tego Ubuntu i to nie dlatego, że na Ubuntu jest jakaś też zaporogniowa i tak dalej, i tak dalej. To zaporogniowa właśnie klawistera. Ona z założenia, wszystko co teraz przychodzi od strony sieci Internet, to nie wpuszcza tak, do, do sieci lokalnej. Więc tam tak domyślnie jest. A to w tym wypadku, przy czym jest to tak zwana pełnostanowa zaporogniowa, czyli wszystkie połączenia wychodzące, które aktualnie wychodzą z tej naszej sieci lokalnej, one są rozpoznawane na zasadzie OOO o, o, to jest to, co ode mnie, wysz czy wyszło, czy to jest ta odpowiedź na to, co Ode mnie w każdym razie wyszło i to potrafi ładnie, ładnie rozpoznawać. Natomiast ze świadomością, że na obecną chwilę również od strony tej sieci internetowej ta zapora ogniowa nie wpuszcza. Niczego do sieci lokalnej. Czyli domyślnie mieliśmy zarówno od strony sieci lokalnej do internetu, nie wpuszcza, jak i od internetu do sieci lokalnej, ale wystarczyło nam tylko stworzyć odpowiednie zapory ogniowe, wróć, odpowiednie reguły w zaporze ogniowej, które nam odblokowały od sieci lokalnej do internetu i dzięki temu mimo wszystko ta komunikacja dla urządzeń sieci lokalnych jest możliwa. Dobra, jeszcze na koniec tak dla lepszego zrozumienia, w każdym razie, bo myśmy w tej chwili mieli. Zezwól, zezwól wszystko. Czyli to jest ta taka polityka, którą ja nazywałem, co nie jest zabronione, to jest zezwolone. No bo my de facto mamy w tej chwili zezwolone wszystko. Poza tym, że zabroniliśmy używania jednego z ta, komunikacji z jednym z adresów IP. Oczywiście możemy w tej chwili na przykład usunąć, zrobić usuń, delete, delete, prawy przycisk myszy przypominam, usuń, Możemy sobie zapisać, żeby już tego nie było. No i teraz możemy podejść w tą drugą stronę, bo w tej chwili to już oczywiście nam znowu internet nie działa, czyli na zasadzie zabronione jest wszystko, to ja będę wskazywał, co jest dozwolone. Tak? Czyli w tym wypadku będę tutaj układał kolejne reguły na zasadzie, to na przykład, tak, zezwól http, czyli strony. E, strony internetowe. No i wtedy znowu, jeżeli coś przyszło z if1 i będzie wychodzić if2 i teraz będzie to z tej sieci lokalnej 1024 i będzie iść, nieważne, gdziekolwiek, pod warunkiem, że to będzie HTTP albo i HTTPS, niech będzie, tu coś znajdziemy, gdzie jest HTTP i HTTPS, czyli mamy tutaj HTTPO, o, jest tak ładnie, no to w każdym razie, to w każdym razie dajemy zezwól. A no i możemy zrobić tylko jeszcze w określone dni, tak, i godziny. Ok, to jest jedno, ale to jeszcze nie wystarczy, tak, bo musielibyśmy mimo wszystko, jeżeli dostajemy się na strony internetowe, no to facebook.com to jest nazwa, tak, nazwa DNS owa więc również, ponieważ korzystamy z czterech ósemek, jak nam się okazało, no to również nazwę DNS-ową musielibyśmy tutaj mm, dla nazw owych umożliwić. Ok, czyli teraz na przykład będzie DNS zezwól. I teraz znowu, jeżeli w, w, przychodzi to od strony IF2, będzie chciało wyjść IF2 i będzie to z puli adresowej 1.0.24, mm, i możemy nawet tylko ten jeden, tak? Teraz na przykład, wiedząc, że korzystamy z tego jednego DNS-a, to tylko 888 i żaden inny. E, no i będzie to w każdym razie teraz DNS, czyli mamy tis, y, UDP de facto, jest nam potrzebne nic więcej, czyli DNS UDP usługa, już jak widać, ładnie wszystko przygotowane. Aha, zapomnieliśmy allow. Dajemy teraz OK. No i teraz zapisujemy. To w tym momencie powinno nam, jak się zrestartuje, już ładnie zadziałać. Czyli mamy od tej drugiej strony, tak? Teraz podejście do tej zaporogniowej, co nie jest yy, zezwolone, to jest zabronione. No i kto wie, czy często gęsto w wielu organizacjach właśnie w ten sposób podchodzą. Zobaczymy, Wikipedia. Czy nam działa, działa, czyli jednak wystarczyło tylko tyle. Oczywiście teraz, jak będziemy chcieli, żeby poczta Elektroniczna nam również działała, czy tam nie wiem, tam FTP i tak dalej, no to po prostu musimy dodawać kolejne kolejne reguły, tu w tym momencie kolejność już nie masz tak wielkiego znaczenia, no bo to no chyba, żebyśmy mieli teraz regułę na zasadzie OK, ale Wojtkowi, Wojtkowi na przykład, czyli reguła, tak na zasadzie Wojtkowi to my jednak nie pozwalamy, tak? Czyli Wojtek. ATTP nie, no to wtedy takowa reguła, jeszcze raz, czyli robimy drop z interfejsu if1, interfejs if2 z puli adresowej, właśnie, nie z puli adresowej, z tego jednego konkretnego komputera, Wojtka 168.1.125, tak, dokładnie tego jednego. Oczywiście lepiej byłoby obiekt utworzyć, i teraz nieważne gdzie, czyli ONET 000, i istotne jest to, że to będzie http. Tak, zakładamy http nie in, tylko w ogóle o, jest http all. dajemy OK i wtedy ta reguła musiałaby się znaleźć przed tą zezwól http, tak, czyli dajemy move to top od razu, czyli jest na samym przedzie. No i teraz dajemy save and activate, OK, a ten adres IP to był adres tego Ubuntu, a ponieważ był adres tego Ubuntu, no to teoretycznie powinno nam już nie działać połączenie Dalsze. Czyli widzimy jeszcze raz, mam nadzieję, że to ugruntowanie, wiem, że się powtarzam, niektórych to może irytować, ale dzięki temu może niektórzy zrozumieją, na jakich zasadach tutaj ta, ta zapora ogniowa mimo wszystko działa. No tak, żeśmy sobie przerobili dwa scenariusze. Jeden to był taki, że mieliśmy tą regułę: zezwól wszystko i w każdym razie przed nią co najwyżej, co zabraniamy. A w tej chwili tej zabroń wszystko my nie musimy, bo ona domyślnie jest i my tylko dodajemy te reguły, które mówią: zezwól, zezwól, ale mówię: dobra, ok, Wojtek, nie. Czyli wszyscy. Te dostęp do stron internetowych mają, ale Wojtek nie ma. Tak w tym wypadku. No dobra, to żeby nie było, bo nie lubię nie mieć dostępu do internetu. Tak, no to ja może jednak usunę. Aha, nie muszę usuwać. Mogę też, przypomnę, w każdym razie wskazać, że jest nieaktywna. Nieaktywna, nie usunięta, ale nie działa. Równie dobrze mogę na przykład sklonować taką działającą. Tutaj regułę i klonując taką regułę, już niektóre elementy mam wypisane szybciej. tak Szybciej się w ten sposób chyba reguły tworzy, więc też również zachęcam jeszcze raz. Prawy przycisk, klon, klon tutaj jest bardzo fajne Tak, mniej w każdym razie wtedy mamy troszeczkę wypełniania. No dobra, i od razu zobaczymy, czy sama aktywacja wystarczy, żeby zaczęło działać. Nam z powrotem dostęp do neta. No i ta -dam. Jak ręką, jak ręką odjął. No dobra, to tak z trochę z takich podstaw dotyczących obsługi, również podstawowej, zaporowniowej, no bo jak było widać w każdym razie z punktu widzenia tego pierwszego scenariusza, czyli jeszcze raz tu, gdzie mieliśmy rutowaną tą pól adresu zewnętrznych w praktyce na ten adres IP dla nas przeznaczony, naszego routera od strony sieci internetowej, jak w ten sposób mamy dostarczany tak, to połączenie internetowe, to w każdym razie po stronie tego naszego routera i klawistera tej roboty nie było tak szczerze mówiąc za specjalnie wiele, bo to była tak naprawdę kwestia skonfigurowania odpowiedniego interfejsu. Tylko tyle wystarczyło. Tak, ten adres, który tam był 02 na, na interfejsie od strony internetu, mm, pierwszy wolny albo ostatni wolny, bo tak najczęściej robimy, ale w każdym razie jakiś wolny z tej puli, którym, którą właśnie nam przydzielili na tym interfejsie od strony sieci lokalnej, no i routing tu już domyślnie działa, natomiast problemem większym, jak się okazało, to nie to, że routing nie działa, tylko po prostu zaporogniowa domyślnie nie zezwala na żadne połączenia i my musimy jawnie dopiero tu wpisać, co my tak naprawdę chcemy, a nie na zasadzie, że już urządzenie coś za nas sobie podecydowało Więc większa część roboty to jest po stronie konfiguracji właśnie tej, że tak naprawdę zaporogniowej się okazało, niż z punktu widzenia samego problemu obsługi tegoż, tego routingu. No dobra, a co do tego drugiego trybu, czyli tego trybu NATO, a to tak jak powiedziałem, to już zajmiemy się tym osobnym odcinku, bo to też dłuższa historia. A na ten odcinek myślę, że już zdecydowanie wystarczające. Zachęcam do tych zabaw. Starałem się to pokazywać. Mimo wszystko trochę czasu to też zabrało, ale tak, żeby osoby, które są chętne, tak jak widać, na przykład z wykorzystaniem wirtualnych maszyn, mając o nieco troszeczkę wiedzy, żeby sobie można było się pobawić właśnie w ten sposób i sobie taki tryb. Taki tryb bez usługi, wykorzystania usługi NAT również przejść. No to zapraszam do następnego odcinka.